skusza Redeko. www.redeko.pl. Ślęza zawsze w czerwcu przygotowuje mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Są zajęcia sportowe, gry i zabawy, warsztaty z ratownikami medycznymi czy pokazy strażackie. Nikt nigdy się nie nudzi. Byleby dopisała pogoda, to wtedy zarówno uczestnicy festynu, jak i sami organizatorzy będą zadowoleni. W tym roku odbędą się także niezwykle widowiskowe zawody Bubble Fighters oraz Loteria Fantowa. Do wygrania będą m.in. tablet, rower, a także kilkaset innych upominków, łącznie około 350 nagród. Będzie można też otrzymać, dodajmy, za udział w rywalizacji, bo łatwo nie było, m.in. klubowe gadżety, koszulki, maskotki, puroporczyki, opaski na rękę, a także sprzęt sportowy. Podczas niedzielnego festynu dzieci będą także rywalizować w kolejnej edycji otwartego festiwalu piłkarskiego. W tych zawodach, jak i we wszystkich innych atrakcjach festynu, może wziąć udział każdy, nie trzeba przynależeć do Ślęzy Wrocław. Zapraszamy więc serdecznie do wspólnej zabawy. Początek w niedzielę o godzinie 10 na stadionie Zakrzów przy Alei Niepodległości. Nikt nie wyjdzie z imprezy z pustymi rękami, zapewniają organizatorzy, co dla wielu może być dodatkowym magnesem, by pojawić się i dobrze bawić. Nie ma jak fanty i nagrody, ale mimo wszystko pamiętajmy, że najważniejsza będzie dobra zabawa i czas spędzony właśnie na sportowo. Nowe Centrum Skusza Redeko. www.redeko.pl